Przedany udało nam się spotkać osobiście księdza Jana Twardowskiego i poprosić go o tekst. I tak powstała paleta, która płynie z wysokości. Żegnając się z wami, dziękując serdecznie księdzu Pawłowi, że nas tu przyjął. Tak jak powiedział, że wymodlił to spotkanie. Dziękując serdecznie działowi konsularnemu polskiej ambasady. Dziękując polskiej ambasadzie, w ogóle personelowi i Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które umożliwiło i sfinansowało ten przyjazd, tutaj chcieliśmy wam przekazać tą prostą informację, że tajemnica Bożego Wcielenia jest głoszona przede wszystkim w przekazie rodzinnym, domowym. Jeżeli Ewangelia nie jest przekazywana w domu, to później kapłani mogą się trudzić, nauczyciele i katechiści walczyć, ale nic z tego nie będzie. To na wdzięczność naszym rodzicom, którzy wiele lat temu w siermiężnej komunii mieli odwagę otworzyć się na życie, powołać dużą rodzinę na swoją dziewięcioro. Ich odwaga owocuje tym, że ci stoi przed wami na orkiestra. Nie byłoby nas, nie byłoby tej orkiestry, nie byłoby tych dźwięków, gdyby nie ich postawa otwartości na życie, miłości Boga, miłości ojczyzny, którą nam przekazali, wielka wiara, o którą też wykuwamy ją każdego dnia. No to nie jest tak, że to jest masie dla.